Nie wiesz? Nie wiem. O! Ty patrz, kto to jest! No, kto to jest? No, jak to kto? Najlepszy. Ej, pomogę! Panowie! Ja to nawet spokoju sobie nie mogę. Nie, to nie jest klasa. Jestem taki sławny. Co robicie? Zaraz będę, jadę sobie do testu. Do ody, do samochodu. Oj, poza nie te radio, ty. Ty pan Jakim! No nie te radio, Micki. No, ale nie no! Faj, chodź na kazetkę. Chodź. Można w czwórkę. Ty jesteś pingwin. Jakim! No co, Jakim? Można zrobić kasetkę w czwórkę? Nie, można w trójkę zrobić. O! No ale, kurwa stary, no byłoby nie ramować, no. Jest stary, nie chcesz pójść. Dobrze, wybacz mi za płycie. Ej, dobra, pożycz mi to bez klasy. Nie mogę, niestety. No jak już jesteś fanem, to pożycie z klasy. Co? Jak już jesteś fanem, to pożycie z klasy. Ale ładnie mówicie, wiecie? Podoba mi się. Kim jesteśmy? A jak mówimy? Nie no, kolega dobrze mówi. Jazda z Bahamajda. No dobry. Jadę, bo nie ładnie się zawodować. Chyba 12 sekund, już robię. No dobrze gada. Dobra, jak chcesz, to na dojazd będzie. Plan, dobra, ja po tej kasecie. No, no nie mówcie tak, że jest no, popularny u nas nie mówcie tak, daje, bo on mówi, że fanów ma. Auto robię. Kurwa, ile jest. Gdzie jest? Ej, bo mam ten. Na sobie, kolorę. Cicho. Nie no, przestańcie tak mówić. Poja, daj mi kartę. Młody, ale ty weź nie rób Jochi i wsiadaj. Zaraz wziąć 0 na radio, jak negocjator podejdzie. Nie, ja go zostawiam, psy proszę. No i bo. Co zrobiłem takiego złego? Pokaż nagranie do końca. No nie, bo to już jest zmontowany filmik. No pokaż nagranie do końca. To już jest zmontowany filmik. Ale pokaż nagranie do końca. To jest zmontowany filmik. Po co ci to? Żeby wrzucić na YouTube'a. Po co co? Żeby wrzucić na YouTube'a. Po co? A dlaczego nie? No ale po co? Czy dostałem pana 2 minuty 30 sekund? To ty jakiś, nie wiem, rekord Guinnessa? Czy co? Czy dostałeś bana w 2 minuty? Jakieś osiągnięcie, nie wiem, wpiszesz sobie do CV? Ale tutaj przecież nie wiem. Nie wiem, nie rozumiem. No nie wiem, ty chcesz ze mną pogadać, więc się pytam, po co to, po co masz zamiar to wrzucić? No bo mogę. A, ok. Po prostu chcę to wrzucić i to tyle? Nie wiem, nie muszę się z nikogo tłumaczyć, serio. No dobrze, dobrze. No to teraz powiedz mi, co na tym filmiku było banable. No nie wiem, powiedz sobie na to pytanie sam, kurwa. Wydaje mi się, że nie banable to mało rzeczy tutaj było, a banable to praktycznie wszystko, co zrobiłeś. Aha, także. To jeszcze ten serwer. Tak samo jak bana powinni dostać ci inni, ale kurwa nie zdążyłbym wypisać każdemu bana. Jak się nazywasz in-game? Simon Puzon. A dlaczego mówią do ciebie Jokim? Metazwrot. Metazwrot. Sam to nazwał jeden z waszych administratorów, jak chciał mi pana wpierdolić, więc nie wiem, czego się cieszyć, serio. Meta zwrot, nieźle. No, to nie wiem. Nie wiem, po chuj ty te filmiki, kurwa, nagrywasz, rzucasz na YouTube, a nie rozumiem tego też. Czy widziałeś na szkodę serwera? Ja nie widzę jednak celu w tych filmikach. No nie wiem, bo jedyne co udostępniasz tego serwera to jest to, jak coś się odpierdala. No, jak twierdzisz, że dostałeś niesłusznego bana, dokładnie. Na tym polega content. No nie wiem, kurwa, nie jestem youtuberem i się tym nie interesuję. Ja nie wiem, kurwa. Rzeczywiście, zajebisty content. Jak wyrywasz, kurwa, bana na serwerze, to jest super content. Dzięki, no ludzie to oglądają.
No, ale kurwa, ja nie jestem ludzie, no. No dobrze, słuchaj. Okay. Ja tutaj nie przyszedłem porozmawiać o tym, co wrzucam na YouTube, a czego nie wrzucam. No przyszedłeś porozmawiać o tym, dlaczego dostałeś bana i zostało ci wyjaśnione, dlaczego dostałeś bana. Nie, nic mi nie zostało wyjaśnione jak na razie. No nie, no przed chwilą ci go zapowiedział, że mało rzeczy, co były przedstawione na tym filmiku, co było w tym bana, były nie do bana. Meta zwroty. O, które... Meta zwroty. Meta zwroty. Jak mam wypierdolić 10 osób, to przynieś mi każdego ID, to pobanuję ich, nie ma problemu. Wziąłem 2 razy fan i 6 razy robię auto. Co to jest? No ale nie zrozumiałeś jak mówiłem? Nie zrozumiałeś jak mówiłem na głos? Tam że fajnie mówicie? No nie wiem, kurwa, ciężko jest pojąć, kurwa, tak prostą rzecz? No nie wiem, stoicie kurwa na głównym i pierdolicie takie głupoty, no trochę się skrzywa według mnie sytuacja. Ja coś zacząłem. No to kurwa bądź mądrzejszy od nich i nie mów dalej, no Jezu. Widziałem im się mają tak nie mówić, nie wiem, nie słyszałeś? No i potem robiłeś kurwa to samo co oni. Bo to jest... No nie, no bo jeszcze mi piszesz... To jest beka z tego dewelopera, czego z nim robisz? Jezu, ty jesteś tak... No nie wiem, ale no to fajną beczkę kręcisz kurwa i co? Ludzie się z tego śmiali, nie wiem. No to fajnie, no ale to nie wiem, nie możesz być mądrzejszy kurwa i tak nie robić, tylko musisz kurwa, nie wiem, jakieś sobie ego tym podbić, że będziesz biegał i pierdolił takie głupoty? Bo według mnie Gabryś też odpierdolił akcję kurwa robiąc taką rzecz, no i zaraz będziesz pewnie chodził i mówił, że jestem stronniczy, bo ci wypierdoliłem bana za to, że mówisz takie rzeczy. Ale kurwa, no, zrobiłem tak jest. To... Dostałem no... bana za nic. Tak, dostałeś bana za nic. Jasne. Jak mówię ci to ja, mówię ci to też kurwa Jerzy Brzęczek. Że dostałeś bana. Kurwa, całkiem z dobrego powodu. Tak. Dobry powód. Bo mogłeś być kurwa, mogłeś być... Nie, no mogłeś być... Tylko do mnie stało tam 10 jebanych osób i tylko do mnie akurat się pierdolić. To ci kurwa tłumaczę. Przynieś mi wszystkie ID, to dzieje, to też ich pobanuję, no nie ma problemu, kurwa. Nie mam tak szybkiej klawiatury, ani tak szybkiego komputera, żeby kurwa zbanować wszystkich naraz, wiesz? Ale ty... Nie mam takiej możliwości. Tylko mnie zbanowałeś. Bo chodziłeś... Nie wiem, czy ty jest... Nie wiem, no... Najpierw piszesz mi, że ja jestem odklejony, a teraz się zachowujesz, jak ty byś był odklejony. Ty jesteś ostro odklejony, bo chodzisz pierdolić takie głupoty, a potem kurwa płaczesz o rządowy i kurwa przychodzisz na rządowy i nie widzisz żadnego kurwa błędu w swoim zachowaniu. Głupoty to jest, znaczy robi auto, tak? To jest mówienie... Nie mów takich, SMK, nie mów takich rzeczy, bo będziemy na odcinku. No i chuj, no nie, ja nie pozwalam na to, że nagrywał kurwa mój głos w tym momencie. Sklipowane? No i co zrobić innego? No i nie, no to zrobię, że nie masz prawa nagrywać mojego głosu z tego Discorda. Co, pójdziesz mnie pozwać na policję, czy jaki chuj? Ja pierdolę, chłopie, ale czy ty tego nie rozumiesz, kurwa? Przychodzisz płakać na rządowy, kurwa, i potem jeszcze, i co, i będziesz to nagrywał i wrzucisz to na YouTube'a, tak? Nie wiem, to ty też jesteś... No nie, nie możesz, kurwa, powiedziałem ci przed chwilą, że nie możesz rzucić mojego głosu na YouTube'a. Gdzie to jest napisane w regulaminie? Kurwa, jak nie jest napisane w regulaminie, to jest, kurwa, objęte polskim prawem, no nie wiem. Udajesz, czy to taki jesteś? Jesteś przytrzymany. Udajesz, czy to taki jesteś? Jesteś przytrzymany. Przytrzymałem, dobra. Dobra. O Boże. Ja pierdolę, nie wierzę. No nie wiem, ja w ciebie też, chłopie, nie wierzę, że nie widzisz nic złego w tym, co zrobiłeś. No bo nic złego, kurwa, nie zrobiłem. Wczepiacie się mnie totalnie o wszystko, nie wiem, chcecie mnie... Kurwa, ale człowieku, nie interesuje mnie, kim ty jesteś, kurwa, ani jakimś tam majstarem, czy co ty tam robisz. Dostałeś bana za to, że mimo, że prosiłem, powiedziałem, nie, że fajnie mówicie i powinieneś zrozumieć to, kurwa, żeby tak nie robić, to nadal, kurwa, to robiłeś, nadal tak mówiłeś. Powiedziałem, ty mówisz, to dlaczego nikt nie dostał bana, to ci mówię, jakbym, kurwa, miał wszystkie ID, albo miałbym chociaż klipa z wszystkimi nikami, to bym też ich pobanował za to. Nie mam, więc nie mam jak. A zresztą wyślij mi ten filmik, który przed chwilą pokazałeś nam wielokrotnie na radio. Twoi znajomi z drużyny, przepraszam, z organizacji przestępczej mówili do ciebie Jokim. Ja mogę pozostawić pana, nie mam problemu. Za co? Za Jokim. Za meta zwrot. Za Jokim? Tak, za meta zwrot. Ale śmiesznie, aha, zabawa, wszyscy się śmieją. No mnie to śmiesz. Meta zwrot. Czekaj, mam ci znaleźć administratora, który tak mi powiedział, że jak użyję słowa Imstar, to dostanę bana, bo no. To jest meta zwrot. No. Dobra. Ale że dostaniesz bana, czy że nie dostaniesz? Tak, dostanę bana. Cóż, to teoretycznie dobrze ci powiedział. No to nie wiem, czego mówicie, próbujecie do mnie. Serio, nie rozumiem tego. A śmiejecie się dziwnego. Z tego, że użyłem słowa meta zwrot, a wasz admin tego używa, a potem mówisz, że to jest, że dobrze mi powiedział, ale... Czekaj, bo albo coś źle zrozumiałem, albo ty wcześniej powiedziałeś, że oni tak do ciebie mówią, bo używają meta zwrotu. Bo nie przedstawiłem się nigdzie Jokim w grze.
No to nie zauważasz tam błędu? Tego czegoś źle nie, zrobili? No przedstawiłem się, jak mówiłem, jaki mam star, no to mogli się domyślić. Ale ty udajesz, czy...? Ale co udaję? Chyba nie. No, jesteście za mądrzy dla mnie, naprawdę. Za zbyt otwarte głowy. No, na fakty. Joachim, ty dobry chłopak jesteś, tylko trochę się zagubiłeś, tak szczerze. Zagubiłem się? Chłopaki z twojego otoczenia zamykają ci głowę na dobry roleplay. Tak. Psujecie mi imersję właśnie. No, w tym momencie? Sorry, na Discordzie masz imersję. Serio. Ha, dusisz się tam czymś. Serio, stary. Dobra, nie chcę ci tego kontynuować, na razie. Taki niemiły jesteś, Joachim. No niestety, kurwa. Sugerujesz, że kolega się dusi, to nie jest raczej nic. Ja nie mogę oddychać. Nie powiem jak kto, bo mnie zgłosicie. Nie możesz tak mówić. Nie możesz tak mówić. Nie wiadomo co, wiadomo kogo. To nawet chyba nie mogę wstawić twojego głosu. Nie możesz. Na tego nie tak wstawisz, no ale... No to po co w ogóle to było? No nie wiem, po co ty to nagrywasz, kurwa chłopie. Ale to są klipy, to są klipy. No hit to jest to, jaki ty jesteś, jak ty nie ogarniasz mocno. Ty umiej uszy. Klipy, debilu. Ale czemu obraz... Hej, trochę niemiło nie się zrobiło. Nie miło, trochę niemiło, no. Niemiło, nie trochę miło. Niemiło tak mówisz. Niemiły to był wasz deweloper. Ale nie. Co, chuj mi obchodzi to, co on zrobił, kurwa. Dostał chłop lotę, kurwa, za to, co zrobił i nie wiem, nadal jesteś niezadowolony z tego chyba. Nie, no ja jestem jebany, to nie wiem tak szczerze, no co. Jebany, no to miałeś dostał lotę, czy nie? To nie wiem, po co poruszasz temat, kurwa. Jak to nazwać? Nie, faworka. No to jest faworka kręcona na całym serwerze i co tu dużo mówić. No nie? Jak połowa gracze tak pisze, że faworka jest napiertalana, to nie zrobicie nic z tym, no nie? Połowa graczy, to pokaż połowę graczy, które tak... Chciałem mówią. Powiedzieć, że chyba znamy inne... Chyba trochę innych graczy mamy na serwerze. Wystarczy poczytać dziennie czat, byku. Ale to tam się nie udziela połowa graczy na czacie, wiesz? Nie wiem, czy jesteś tego świata. Nie wiem, dobra, ta rozmowa naprawdę niczego nie dąży. Trzymajcie się, bo... Dąży do tego, że dostaniesz perma na tym serwerze za tworzenie materiałów na szkodę serwera. No dobra, bo no, nikt nie może nie, no pokazać, ja ci tylko... Ale nie, no ja ci nie wstawiam, że... Jesteście, nie może cię... Nie mogę, nikt nie może pokazać... Nie wiem, cieszę się, że ty wstawiasz te materiały na YouTube'a, że pokazujesz, jakim przygłupem jesteś tak naprawdę. O, zajebiście, stary, serio. I że masz takich, że ma... No tak, no ty nas wyzywasz, kurwa, od debili, a jak ja powiedziałem, że jesteś przygłupi, to już się obrażasz, tak? Ale ja się no nie, źle. Chłopie, ja mam taki dystans do siebie, że ty możesz mnie wyzywać. Nieźle, no dobrze, okej. Zostaw go, okay. To otwarta głowa roleplayowa. Otwarta głowa roleplayowa, dokładnie. Kolego, pozgrywamy. Psujemy mu imersję, chłopaki. Dobra, na razie, trzymajcie się, bo... No, cześć. To rozmowa będzie mi dobrze. Za kurwa jełopy pierdolone. Bardzo lubię grapę. Ja bardzo lubię grapę. Ja bardzo lubię grapę. Bardzo lubię grapę. Yeah, ja bardzo lubię grapę.